Dzisiaj z Michałem stajemy się bardziej japońscy. Będziemy chodzić po mieście w yukatach. I możecie się na przykład zastanawiać, co robimy z rzeczami, z telefonami, z pieniędzmi. Michał, pokażę. Chowamy w rękaw. Jedziemy taksówką, pewnie pierwszy i ostatni raz, bo ceny taksówek w Japonii są mordercze. A dzisiaj jesteśmy niesamowici, więc dzisiaj można. Ciekawostka jest taka, że jako klient nie musimy się bawić w otwieranie drzwi. Jesteśmy w Japonii, to te drzwi otwierają się same. No i mówiłem wam o tych drzwiach i w końcu dojechaliśmy i zapomniałem włączyć nagrywania. Ale musicie uwierzyć, że kierowca ma magiczne przyciski, który otwiera drzwi pasażerom. A pewnie się zastanawiacie: Maciek, a gdzie twój kapelusz podróżnika? Jak ty podróżujesz? No, okazało się, że mój kapelusz podróżnika niezbyt komponuje się z tradycyjnym japońskim strojem. Najwyraźniej takich kapeluszy wtedy nie mieli, więc muszę chodzić bez. Zakaz rowerów i takich tradycyjnych wózków drewnianych, na których się tam taszczy różne rzeczy. Tam idziemy. I może tylko my tak chodzimy na ulicy. Idziemy tutaj i na uliczkach w tym miejscu, nie wiem co to za miejsce. W każdym razie są stoiska z rzeczami. Dowiedziałem się, że to miejsce, w którym jesteśmy, to jest świątynia Shinto, która nazywa się Yasaka. W ogóle pojawił się jeszcze jeden problem. Okazuje się, że noszenie na ramieniu torby z aparatem powoduje, że tutaj ten strój się cały czas wyciąga i muszę go co chwilę poprawiać. Tutaj mamy chmury. I to są takie chmury Słowe. mocno deszczowo-burzowe chyba. A my nawet parasola nie mamy. Przypuszczenia okazały się słuszne. Właśnie zaczęło padać. Właśnie sobie pożyczyłem swój pustnika, więc nie będę zasłaniał teraz pół ekranu, a tylko czwarty część, więc pewnie zajrzycie teraz więcej. Lokalne specjalności. Kobamy softo. Kiebamy softo. No tak mówię. I teraz idziemy sobie takim korytarzykiem z trochę urządzonym ręką kampusem i to jest właśnie sposób, w jaki kiedyś wyglądała Japonia, w jaki kiedyś wyglądały tutaj tradycyjne japońskie ulice. Jak poradzić sobie tutaj z upałami? Zimnym piciem. A jak sobie jeszcze możemy poradzić, jak nie mamy picia? O, Jaws. Godzinę temu zdobyłem selfie-sticka. Jak to? A mnie informują, że nie powinienem go używać. Będę udawał, że nie widzę. Klasycznie pokazuję na mapę. Jesteśmy tutaj. Idziemy tam. Jakieś 2,5 kilometra. Klapka. Ten deszcz, który mówiłem wcześniej, że zaczął padać, to padał tak pół minuty. Spadło takie całe nic, więc dalej jest gorąco. Ale tu znowu się zaczęły zbierać takie ciemne chmury. I wygląda na to, że znowu będzie padać. Skończyliśmy jeść i teraz przychodzi pora na płacenie, więc pieniądze wyjmujemy tak. I dotarliśmy pod świątynię. Za mną jest główna brama. Za mną jest główna brama do świątyni. Zaraz tam wejdziemy i będziemy robić zdjęcia i filmy. Dobra, oszukiwałem was, bo to wszystko, co widzicie za mną i co mówiłem, że to jest świątynia, to
to była tylko brama, do świątyni będziemy chodzić dopiero teraz. Tak. Ale mamy bilet wejściowy, który możemy przeczytać od Sunsany. Inyushan, Ching Shui Si. Tak by to przeczytali Chińczycy. Po japońsku nie wiem, jak to się czyta. Na pewno inaczej. Teraz za mną widzicie główny budynek świątyni dopiero. To, co było wcześniej, tak jak sobie była brama. Zobaczcie, że to jest krajobrazie. To jest w lesie, w górach i mamy stąd widok na miasto. Tutaj to mamy widok na miasto, plus mamy cień przed słońcem. Mamy oszołomów za plecami. Klasycznie. Rzeczy w Japonii. Tę restaurację reklamuje typek bez gaci. Ten dynks mi się wbija w plecy. Sama Madzia się otwiera drzwi. Tak?